Pieśń. Nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. Zaufaj Jezusowi. Nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. Zaufaj Jezusowi. Halleluja. To właściwie mogło być całe kazanie. Halleluja. Obyśmy uchwycili, kochani, właśnie tą jakże prostą myśl. Bo Ewangelia, to prawda, są pewne skomplikowane rzeczy, których nie rozumiemy. Ale to główne przesłanie Chrystusowe jest właśnie tak proste. Pan mówi, jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą. Ujrzysz tą chwałę, nawet jeśli będziesz bez rąk, bez nóg, bez problemów. Nick Wójcic mówi takie świadectwo. Bez rąk, bez nóg, ale jestem szczęśliwy. Ujrzysz chwałę Bożą tu na ziemi, ujrzysz Bożą moc do zwycięstwa. W sesji o zwycięstwie będę mówił, czym prawdziwe zwycięstwo jest w Chrystusie. Zaufać Panu, ufać Mu, niezależnie od okoliczności, niezależnie od tego, co widzą moje oczy. Nie patrzeć przez pryzmat mojej cielesności i potrzeb mojego ciała, potrzeb mojego intelektu, ale rozumieć, czego potrzebuje mój duch. A mój duch i Twój duch potrzebuje Boga. Jesteśmy stworzeni jako istoty, których nadrzędną potrzebą jest relacja z Bogiem. Nawet słowo, które Bóg użył, gdy stworzył człowieka, to hebrajskie słowo, to jest to samo słowo, które jest używane także gdy garncarz lepi garnek, to jest słowo, które oznacza także naczynie, które może oznaczać coś, w czym coś się mieści, jakiś pojemnik. My jesteśmy istotami, które potrzebują w sobie coś mieć. I to coś, co nas uzupełnia, to coś, ten ktoś, kto nas uzupełnia, kto to prawdziwie może dać nam szczęście i satysfakcję, to jest nasz Ojciec, nasz tatuś, nasz Bóg. Jedynie On, będąc w naszym sercu, jest w stanie dać nam pełnię, szczęście, łaskę i satysfakcję w życiu. Mówiliśmy o tym setniku. Setnik uwierzył. Mimo, że był Rzymianinem, to jednak widząc Chrystusa i widząc Jego działanie, uwierzył i powiedział, ja wiem, co to znaczy mieć władzę i ja wierzę, że Ty tą władzę masz. Dlatego proszę Cię, powiedz tylko słowo. Jezus to zauważył i mówi, powiadam Wam, że wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu, i zasiądą ze stołu z Abrahamem i Izajakiem. U nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Czym była wiara setnika? Czym wyrażała się jego wiara? W jego działaniu, w jego postawie, w jego decyzji. On nie tylko siedział i myślał sobie, wierzę, jestem wierzący. Ale on coś zrobił. On wyszedł naprzeciw. On poszedł do Jezusa i on powiedział, potrzebuję pomocy. Wierzę, że Ty jesteś tym, który może tej pomocy udzielić. Panie, ja nie jestem godzien. Kto z nas jest godzien? Nikt z nas nie jest godzien. Ale mówiliśmy tutaj w pierwszej sesji, było mówione, czym jest łaska. Pan Bóg okazuje nam łaskę. Panie, nie jestem godzien, ale jeśli powiesz słowo, wiem, że będzie moja dusza uzdrowiona. I potem Jezus rzekł do niego na końcu takie brzemienne w skutkach słowo. Idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. Według wiary twojej niech ci się stanie. Kochani, ten akt wiary setnika, to wyznanie, jak uwierzyłeś, niech ci się stanie, to jest klucz. Na ile jestem gotów uchwycić się wiarą Bożych obietnic. Na ile jestem gotów zaufać Bogu bez względu na wszystko.
to jest tak bardzo ważne. Mówiliśmy o tych trzech rzeczach, które często przeszkadzają nam w otrzymaniu uwolnienia i w utrzymaniu uwolnienia. I mówiłem, że pierwszą z tych rzeczy, czy tam którąś z kolei, to są też pewne naturalne okoliczności. Te naturalne okoliczności to między innymi to, co mówił mój przedmówca. Mój ojciec pił, mój dziadek pił, ja piję. Dziadek bił żonę, ojciec bił żonę, ja biję żonę. Pewne rzeczy przechodzą z pokolenia na pokolenie. Pewne rzeczy są, to są nawet w pewnych sytuacjach pewne przekleństwa, które dziedziczymy po naszych rodzicach, po sytuacjach, w których byli. Oni sobie z tego nie zdawali sprawy. Ale my możemy na to spojrzeć i możemy przyjść właśnie do Boga i powiedzieć: Boże, wierzę, że to, co jest duchowym związaniem, to, nad czym ja nie mam kontroli, bo jest pewnym duchowym związaniem, jest pewnym automatem, jest pewnym nawykiem, Ty możesz mnie od tego uwolnić. A ja ze swojej strony obiecuję, że to, co wymagasz, to, czego wymagasz ode mnie, tej pracy, której wymagasz ode mnie, ja jestem gotów wykonać. Ale Ciebie proszę, abyś wykonał to, co jest w duchu, czego ja nie mogę zrobić. Widzicie, to są te dwie rzeczy. One muszą ze sobą współgrać. Jeśli Bóg uczyni coś w duchu, dotknie Twojego ducha, dotknie Twojego wnętrza i zadeklaruje: uwalniam Cię od przeszłości, zamykam przeszłość, ale Ty wyjdziesz po nabożeństwie i przechodząc koło monopolowego pomyślisz sobie: a, jedno piwo, to uważaj. Pamiętacie to świadectwo tego człowieka, o którym mówiłem? Tragiczne świadectwo. Jeśli my dopełnimy to, czego Bóg od nas oczekuje, to Bóg na pewno uczyni swoje. Nasza psychika to bardzo złożony instrument. Gdybyśmy porozmawiali z psychologami, to powiedzieliby nam, jak wiele rzeczy gdzieś zakorzenia się w nas jako nawyk, dlatego że okoliczności, rodzice, i to przechodzi z ojca na syna. I nawet sami nie wiemy, dlaczego mamy takie tendencje, jakie mamy, że tak bardzo nas ciągnie. A to jest wynik często wielu pokoleń. Tego, że diabeł kiedyś wplątał w łańcuchy twoją rodzinę i ona siedzi w tych łańcuchach i teraz ty nagle stanąłeś przed Bogiem. I oto słyszysz: Bóg uwalnia. I to jest prawda. Ale jeszcze raz powtórzę, nie chodzi o emocje. Naprawdę nie chodzi o to, żebyś wyszedł do przodu, popłakał się tutaj, przeżył, nawet się przewrócił, czy nawet nie wiadomo jak to wspaniale przeżył. To wszystko są dobre rzeczy. Uwierzcie mi, to są naprawdę dobre rzeczy, ale musimy pamiętać, że to są rzeczy dodatkowe. Emocje są elementem naszym, które Bóg używa. Bóg nas stworzył z emocjami. Ja się z tego bardzo cieszę, bo ja jestem bardzo takim człowiekiem dynamicznym, jak mówi moja żona, emocjonalnym. Lubię się radować, lubię przeżywać pewne rzeczy mocno, ale właśnie dlatego, że ja jestem właśnie taki emocjonalny, właśnie dlatego Bóg mnie całe życie uczył. Jacek, nie chodzi o emocje. Ty musisz opierać swoją wiarę na faktach Bożego Słowa, a nie na tym, co przeżywasz. Ileż takich nurtów w Kościele widzieliśmy, które przyszły jak wiatr, wielkie emocje, wielkie przeżycia, padania, tarzania, nie wiadomo co, a potem z tego tylko więcej kłopotów było niż radości. I kościoły się dzieliły i jeszcze potrafili to tłumaczyć: o, to dla dobra, bo tak musi być. Emocje są dobrą rzeczą, jeśli są podporządkowane naszej woli. Jeżeli one sterują naszą wolą, to wcześniej czy później jest katastrofa. Wcześniej czy później jest katastrofa. To jest tak, jak mówiłem, tak jak z młodymi ludźmi. On ją kocha, ona ją kocha, miłują się, halleluja, w skowronkach fruwają, 2 metry nad ziemią. Co z tego, jak potem nagle przychodzi życie i okazuje się, że życie nie jest oparte na emocjach. Życie nie jest oparte na jakichś przeżyciach. One są piękne. One są piękną ozdobą. Ale wiecie, za co jestem najbardziej Bogu wdzięczny w moim małżeństwie? Moje małżeństwo, tak jak już mówiłem, 25 lat małżeństwa.
Dwa razy mieliśmy potężny kryzys. Raz byliśmy na krawędzi rozwodu. Prawie, że... I to bardzo szybko po ślubie. 2 lata. Już byliśmy w takiej sytuacji, że katastrofa. Bez sensu. Ja nie widziałem sensu. Emocje. Dlatego, że miałem pewne wyobrażenie. Wydawało mi się, że to powinno być tak, 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 tak. Wczoraj rozmawiałem z pewną osobą, która ma właśnie pewien w małżeństwie kłopot teraz. Przechodzą, młode małżeństwo, które przechodzi, dociera się, zaczynają się poznawać, mieszkają pod jednym dachem, więc zaczynają się poznawać, zaczynają dochodzić do pewnych rzeczy. I ona mi tłumaczyła, on też, pewne rzeczy, które tam przeżywają. I w pewnym momencie pada takie zdanie, dlaczego tak nie może być, żeby było tak fajnie, żebyśmy się rozumieli, żebyśmy byli zgodni, żeby było tak normalnie, a nie tak ciągle te konflikty. Ja mówię, a teraz posłuchajcie, co wam powiem. I zapamiętajcie to na całe życie, co teraz wam powiem. Jeżeli to zrozumiecie, to będzie wam łatwiej żyć. To, co teraz przeżywacie, to jest właśnie normalność. Normalność to nie jest bujanie w obłokach. To nie jest film, który kończy się zachód słońca, piękny pocałunek, odjazd kamery. Żyli długo, szczęśliwie. Życie to nie jest film. Wiecie, za co jestem Bogu najbardziej wdzięczny w moim małżeństwie, tak jak zacząłem? Jestem najbardziej Bogu wdzięczny za to, że moja żona jest moim partnerem, jest moim przyjacielem, jest człowiekiem, z którym dzielę radości i smutki, jest człowiekiem, który często mnie karci, jest moim najlepszym krytykiem. Wiecie, wszyscy, nawet Michał Chydzik może przyjechać do nas do kościoła i powiedzieć, że miałem dobre kazanie. Pokiwam głową, chwała Bogu, dziękuję, ale jak moja żona powie, że miałem dobre kazanie, to jestem 10 centymetrów wyższy od razu, tak? I tu mi tak w barach od razu rośnie. Cenię jej zdanie, bo ona została mi dana jako taki Boży anioł, Boże wsparcie na całe moje życie. I chociaż przeżyliśmy wiele, pamiętam taką chwilę w naszym życiu, kiedy mojej żony diagnoza lekarska była tak tragiczna, że rozmawiałem z panią ordynator i pani ordynator powiedziała mi, proszę pana, będziemy ją operować, proszę się przygotować na wszystko. Na wszystko. Otworzymy, zobaczymy, co się da zrobić, ale nic panu nie mogę obiecać. Wiecie, wyobraźcie sobie męża, który słyszy coś takiego o swojej żonie. Proszę się przygotować na wszystko. Wiecie, dobrze, że siedziałem, bo gdybym stał, to by mi się nogi ugięły, bym się pewnie przewrócił. Nigdy nie zapomnę tej chwili, to było w 2004 roku, kiedy siedzieliśmy u nas w salonie na sofie i moja żona mi mówiła, musisz się szybko ożenić, jeżeli ja odejdę. Płakaliśmy oboje, żegnaliśmy się ze sobą. Część mnie wołała, Panie Boże, ja wierzę, że Ty możesz, że Ty jesteś uzdrowieniem. A druga część była jak Szadrak, Meszak i Abednego. I przez łzy mówiła, ale nawet jeśli nie, Boże, to ja należę do Ciebie i moje życie należy do Ciebie. Czy to jest brak wiary? Czy wiara to jest to, że ja wierzę, że Bóg to zrobi i koniec, nie ma dyskusji? Czasem Bóg daje nam taką wiarę nadprzyrodzoną, dlatego jest coś takiego w charyzmatach Ducha Świętego jak dar wiary. To nie jest ta codzienna wiara, ale czasami Bóg daje nam szczególny sposób, szczególne namaszczenie do pewnego zadania, do pewnego dzieła, wiarę, że to czy to zostanie wykonane. Ale prawdziwa wiara to jest zaufanie do Boga niezależnie od okoliczności. Okazało się, że moja żona przeszła operację, potem przyszły wyniki, nie było śladu raka, wszystko było dobrze. Do dzisiaj nie ma żadnych efektów, żadnych konsekwencji, chociaż minęło już trochę, prawie 10 lat i badania wychodzą dobrze. I dziękujemy, jesteśmy wdzięczni Bogu, że daje nam łaskę żyć dalej. I nieraz sobie zadawałem pytanie, co bym zrobił, gdyby ona odeszła, gdyby nie udało się uratować. Rok temu straciłem najbliższego przyjaciela. Mówiłem wam, to już tutaj wspominałem. Starszy zboru. Też zadawałem wiele pytań. Też było mi ciężko. Ale moje zaufanie do Boga polega na tym, że gdy widzę w naszym kościele człowieka, który wychodzi, mieliśmy takie ostatnio świadectwo, człowieka, który miał zdiagnozowanego raka,
i został całkowicie uzdrowiony, gdy widzę człowieka, który wychodzi i mówi: Bóg mnie uzdrowił, jestem wolny, jestem zdrowy. Gdy słyszę moją żonę, która mówi świadectwo, że Bóg ją przeprowadził, jest zdrowa, dziękujemy za to Bogu, to tak samo Bogu ufam, gdy muszę stanąć nad grobem mojego przyjaciela i powiedzieć: Panie, nie wiem dlaczego, ale to mi nie odbierze wiary. Ja będę walczył. To mi nie odbierze zaufania do Ciebie. Bo ja wiem, że Ty i tak jesteś Bogiem. Bo ja wiem, że ta rozłąka, na jego grobie jest taki napis, że to nie jest pożegnanie na zawsze, ale że kiedyś się znowu spotkamy. I tam jest napisane pod koniec, że my wierzymy w to spotkanie, a przechodniu, a Ty? Jest pytajnik. Na grobie. Bo chcieliśmy, żeby nawet jego śmierć była świadectwem. Wiecie, że ludzie, bo tłum ludzi był na jego pogrzebie. Ludzie płakali, przeżywali. Potem mówili mi, to był najpiękniejszy pogrzeb, jaki w życiu przeżyliśmy. Niektórzy przyszli do poznania Pana na tym pogrzebie. Niektórzy byli zaszokowani, gdy potem po pogrzebie poszliśmy do naszej sali, gdzie był wielki ekran, szła w tle muzyka, którą Janek bardzo lubił. Były przeźrocza rzucane, jego zdjęcia, mieliśmy ciasto, kawę, herbatę, był mikrofon, ludzie podchodzili do mikrofonu, opowiadali historię z jego życia i to był wspaniały czas. Ludzie przeżywali, płakali, ludzie doświadczali dotknięcia Bożego i mówili: coś w was jest, w waszej wierze, w waszym zaufaniu do Boga, czego my też chcemy. Hallelujah, amen. Bóg uwalnia. Bóg jest wspaniałym, dobrym Bogiem, ale nie opierajcie zaufania i wiary w Jego moc tylko dlatego, że zobaczyliście uzdrowienie. Tylko dlatego, że Bóg prawdziwie uwalnia. To, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Tak było, jest i tak będzie. Więc po pierwsze Bóg chce nas uwolnić od tych zaszłości, od tego przekleństwa, które ciągnie się za nami od naszych rodziców, od naszych różnych okoliczności, bo to są pewne duchowe związania. Musimy stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Boże, wiem, że jest nade mną pewne duchowe związanie i ono mnie trzyma, ono mnie więzi. Proszę Cię, abyś uwolnił mnie od tego. I po tej sesji będziemy się o to modlić. Będziemy modlić się, aby Bóg tych, którzy widzą w sobie coś takiego, aby uwolnił ich od przeszłości, aby Bóg nad tobą powiedział: zamykam przeszłość, uwalniam cię od tych konsekwencji duchowych, ale zaraz potem ty musisz powiedzieć, musisz być świadom i musisz być gotów powiedzieć: ale ja jestem gotów dokonać tej pracy, którą ty wiesz, że ja muszę dokonać. Bo tragedią jest, jeżeli byśmy siedli z nogami do góry i powiedzieli: Panie Boże, ty masz wszystko za nas zrobić. To tak nie działa. My mamy do wykonania pewne dzieło. Bóg to, co już mógł, zrobił. Zrobił w swoim Synu, dał nam w Nim potencjał, dał nam w Nim rozwiązanie i teraz mówi: dobrze, a reszta należy do was. Teraz chcę, żebyście byli moimi uczniami w mojej szkole. Zdawali egzaminy z bardzo dobrymi ocenami. Przechodzili dalej. Nie tylko dreptali w miejscu. Na pierwszej sesji mówiłem, że nasze życie za Bogiem jest trochę tak jak obraz Izraela, jego powołania, jego wyprowadzenia z Egiptu, to jest obraz naszego nawrócenia, jego wędrówka po pustyni. I zapewne większość z was wie, że tą trasę, którą Izrael pokonywał przez 40 lat na pustyni, tą trasę można byłoby przejść w 40 dni. Dlaczego Izrael chodził 40 dni po pustyni? I dlaczego dzisiaj wielu chrześcijan drepta w miejscu? Biblia na to daje nam odpowiedź. Ze względu na niewiarę. Pisze list do Hebrajczyków. Do kogoż to miał wstręt przez 40 lat? Przez ich niewiarę. Czym była ta niewiara? Czy nie potrafili się cieszyć z cudów? Potrafili się cieszyć z cudów. Wiecie, cieszyć się z cudów, ja to będę powtarzał dziś jeszcze wielokrotnie i powtarzam cały czas. Cieszyć się z cudów nie jest żadną filozofią. Ale cieszyć się w więzieniu, tak jak Paweł i Sylas, znacie tą historię. Paweł i Sylas zostali wtrąceni do więzienia. I co robili?
No, teraz to już koniec, klapa. No. Dlaczego? To ja się nawróciłem, oddając swoje życie Bogu, a teraz... Pamiętam, jak niedługo po moim nawróceniu, tak się akurat złożyła, tak się złożyło, że musiałem zacząć swoje własne życie, niezależne życie. Nie mogłem być w domu dłużej, musiałem wyjść z mojego domu i musiałem zacząć swoje własne życie. I pamiętam pierwszą Wigilię poza domem, kiedy byłem tak bardzo zrozpaczony, kiedy wołałem: Panie Boże, dlaczego tak musi być? Ja zostawiłem dla Ciebie wszystko, zrezygnowałem ze wszystkiego. I teraz jestem sam i teraz nie mam nic, za bardzo jakichś perspektyw. Pamiętam, siedziałem, wtedy wynajmowałem taki pokój. To były całkiem inne czasy, lata 80. Wynajmowałem pokój, siedziałem, płakałem przed Bogiem. I nigdy nie zapomnę tego, jak wtedy Pan Bóg, jako dobry ojciec, wspaniały ojciec, przyszedł. I wtedy to był jeden z pierwszych momentów w moim życiu, kiedy doświadczyłem takiego bliskiego spotkania, emocjonalnego na pewno też, ale gdzieś w moim duchu spotkania z żywym Bogiem, które wniosło nadzieję, które wniosło pokój, które wniosło coś nowego do mojego życia. Kiedy nagle, siedząc na sofie ze łzami w oczach, nagle gdzieś pojawiła się ta myśl: Jacek, nie jesteś sam. Ja jestem z Tobą. Jestem Twoim tatusiem. A zaraz potem Pan powiedział: Jacek, ja też nieraz byłem sam. Mnie też odrzucali. Ciebie jeszcze nie biją, na Ciebie jeszcze nie plują, Ty jeszcze nie idziesz na krzyż. Więc tak bardzo się nad sobą nie rozczulaj. Bo naprawdę nie ma wojny, deszcz Ci na głowę nie kapie, masz co jeść. A to, że jesteś trochę sam, nie przesadzaj. Nie przesadzaj. Stań sobie przed lustrem i popatrz. Przystojny jesteś, młody, zdrowy. Dzisiaj już nie. To było wiele, wiele lat temu. To jest taka kokieteria moja. Właśnie po to, żebyście zaprzeczali. Ależ nie, bracie pastorze, ależ nie. Więc przeżywamy te rzeczy w Panu Bogu. Dobrze, otwórzmy sobie... Aha, to było pierwsze, ale... Czyli mamy rzeczywistość duchową, z której Bóg nas uwalnia. Mamy konsekwencje duchowe i konsekwencje pewnych nawyków, z których Bóg oczekuje, że będziemy walczyć, z których Bóg oczekuje, że będziemy z nimi walczyć i Bóg chce nas prowadzić w nich do zwycięstwa. I mamy konsekwencje naszych decyzji. I Bóg chce nas doprowadzić do tego, abyśmy podejmowali dobre decyzje, uczyć nas podejmowania dobrych decyzji, abyśmy nie musieli ponosić konsekwencji naszych złych decyzji. Niedawno miałem spotkanie z młodszą grupą młodzieżową i rozmawiałem z nimi o sprawach seksu, rozmawiałem z nimi o tak zwanym chodzeniu i mówiłem o tym, że nasza zasada w Kościele jest taka, że nie ma chodzenia, jeśli w perspektywie 2-3 lat nie jesteś w stanie założyć rodziny i małżeństwa, to nie powinieneś się w to bawić. Dlatego, że to nie jest zabawa. Dlatego, że to świat nam mówi, że możemy się bawić, że na prawo i na lewo, że nie ma problemu, ale my musimy kierować się Bożymi zasadami, a nie zasadami tego świata. To jest tak bardzo ważne. Więc złe decyzje, mówiłem do nich tak: słuchaj, najpierw się spotykasz, rozmawiacie. Potem trzymacie się za ręce i drży wam wszystko i serce bije mocniej. Potem ją obejmujesz, potem się całujecie, a potem, no właśnie, potem bardzo często tą lokomotywę jest ciężko zatrzymać. To jest ten proces, wiecie, i na to nie ma mocnych. Nie ma. Nikt z nas tutaj nie jest na to mocny. I ta lokomotywa, gdy się już rozpędzi, gdy już zaczyna się pocałunki, zaczyna się dotyk, to potem tego nie jesteś w stanie zatrzymać i jest potem tragedia. Niechciane dziecko, niechciana ciąża. No i potem konsekwencje mogą być naprawdę straszne. A wszystko zaczyna się od tego, że nie umiemy sobie postawić jasnej granicy. Dlatego ja mówię młodym ludziom: nie róbcie tego. Nie myślcie, że ponieważ w świecie jesteście w klasie, każdy ma dziewczynę, każda ma chłopaka, każdy chodzi, każdy randkuje. To jest przykład diabelski, to jest przykład tego świata. Wy nie możecie z tego brać przykładu.
Szukajcie tego, co jest w Bogu dobre. Ale w waszym przypadku, w naszym przypadku jest dokładnie tak samo. Te drobne rzeczy, te drobne nasze decyzje o wielu rzeczach stanowią. Przy papierosach, przy alkoholu, przy różnych innych rzeczach, złych nawykach, przy pornografii, to wszystko tak naprawdę jest ten sam mechanizm. Zaczyna się od myśli. Diabeł wrzuca w twoje serce i w twój umysł myśl. Jeśli ją przyjmiesz, zaczniesz sobie kręcić film w głowie, to potem zrobisz następny krok. I potem następny krok. Ktoś kiedyś powiedział, że z myślami to jest tak jak z ptakami. Nic nie możemy poradzić na to, że latają nad naszymi głowami, ale możemy nie pozwolić, aby uwiły sobie gniazda na naszych głowach. Czasem nie mamy kontroli nad tym, jaka myśl wpadnie nam do głowy, ale mamy kontrolę nad tym, aby ją tam zatrzymać albo powiedzieć w imieniu Jezusa, nie zgadzam się, w imieniu Jezusa odrzucam tą myśl. Ten proces myśl, słowo, czyn. Radzę zatrzymać na samym początku, na poziomie, na etapie myśli. Potem często, gdy już zaczynamy mówić o czymś, to tak jak nieraz w kościołach. Biblia mówi, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Najpierw jest myśl. Pastor nie zrobił tego, co powinien. Myśl. Zaczynamy tą myśl wałkować. Albo źle mnie potraktował. Myśl. Ten brat, tamta siostra. Dlaczego ona tak się zachowała? Myśl. Drugim krokiem idziesz do kogoś i mówisz, dlaczego on się tak zachował? On się źle zachował, prawda? I wprawiasz w ruch tą lokomotywę. Potem myśl, słowo, potem następuje czyn. Zaczynasz krzywo patrzeć na tą osobę, zaczynasz mieć pretensje, zaczynasz mieć jakieś ale. A ja zawsze mówię w kościele, ludzie, zostawcie innych Panu Bogu. On naprawdę ma metody i sposoby, aby prowadzić swoje dzieci, aby je uczyć, aby je wychowywać. Każdy niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z siebie z drugim. Wiecie, że to jest cytat z Biblii? To jest cytat z Pisma Świętego. Często my bierzemy Biblię jako lustro Bożego Słowa i zamiast... Od czego jest lustro? Lustro, jego głównym zadaniem nie jest puszczanie zajączków po ścianach. Choć niektórzy tak myślą. Dzieci zwłaszcza. Dzieci, które nie rozumieją nic, niewiele i lubią się tylko bawić, one puszczają lusterkiem zajączki. Ale my dorośli, dojrzali, jeśli chcemy być dojrzałymi chrześcijanami, to wiemy, że lusterko nie jest po to, żeby bawić się w zajączki. Ale my często robimy tak. Bierzemy lustro Bożego Słowa, zamiast trzymać tak, to trzymamy tak. Ta siostra dzisiaj za krótką ma spódniczkę. A ten brat, patrz jak wyłysiał. No ja dziękuję. No. A tamten, no ten garnitur mu kompletnie nie pasuje do spodni. No jakżeż można tak w niedzielę przyjść do kościoła? A tamten, uwielbienie jest, a on siedzi i nic nie robi. No pewnie nie ma Ducha Bożego. A pewnie, prawda, jakiś grzech ma w swoim życiu, bo siedzi. Wiecie, taką politykę mam, ostatnio nawet mówiłem to na nabożeństwie. Nigdy nikt z nas nie może patrzeć na drugą osobę i zastanawiać się, dlaczego ona siedzi, stoi, niech sobie siedzi, stoi, leży, skacze, tańczy, niech robi, co chce. To jest sprawa przed Jego i Boga. A ty patrz na siebie, patrz na swoje życie, patrz na swoje wnętrze. Bo każdy z nas zda z samego siebie sprawę Bogu. To nie będzie tak, że staniemy kiedyś przed Panem Bogiem. Panie Boże, no bo Piotrek, a ona mi mówiła, a tamten, co robił, był dla mnie złym świadectwem. Czy ktoś z nas stanie przed Bogiem i będzie się tłumaczył, że ktoś inny był dla niego złym świadectwem? Uwierzcie mi, że nie. To nie będzie żadnym tłumaczeniem. Bóg spojrzy tobie w oczy i powie, ale co ty z tym zrobiłeś? Jakie były twoje decyzje? Mnie nie interesuje, co robili inni. Innych, ja sobie z innymi poradzę. Oni sami przejdą przez mój sąd. A teraz mówimy o tobie. Żadnym wytłumaczeniem nie jest to, że brat coś robi źle, że siostra coś robi źle. Bo każdy z nas zda z samego siebie sprawę Bogu. Ewangelia Marka, Mateusza, 8 rozdział również. I przeczytamy sobie wersety 23-27. A gdy wsiadł do łodzi, poszli za nim uczniowie jego. I oto nawałnica wielka powstała na morzu, także fale łódź przykrywały. On zaś spał. I podszedłszy do niego, zbudzili go słowami, Panie, ratuj, giniemy.
On rzekł do nich, czemu jesteście bojaźliwi, małowierni, czyli małej wiary. Potem wstał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. Ludzie zaś dziwili się, mówiąc, kim jest ten, że nawet wiatry i morze są posłuszne. Kochani, uczniowie wsiedli z Jezusem do łodzi i płyną. I my oddaliśmy Bogu nasze życie i płyniemy z Nim w ten rejs, który nazywa się życie. A potem była burza. Jak to jest możliwe, że skoro Jezus jest z nami, a tu jakaś burza? Jakżeż to możliwe? No właśnie to, co mówiłem, to jest właśnie normalność. Burze są i zawsze będą. A On śpi. Gdzie ten Pan Bóg jest? Dlaczego On śpi? No przecież powinien stać na dziobie i wokół cisza, i tafla wody jak lustro. I my powinniśmy przepłynąć jak wodolotem przez to morze. A tu nagle burza, a On śpi. Panie, czy nie obchodzi Cię, że giniemy? Czy nie obchodziło Go? Czemu jesteście bojaźliwi, o małowierni? I to jest również ten klucz. Dlaczego Bóg powiedział do nich, dlaczego Pan Jezus powiedział do nich, o małowierni, o małej wiary ludzie? Ha, bo nasza wiara nie polega tylko właśnie na tym, że gdy się nam wydaje, że On śpi, gdy jest burza, rozkładamy ręce i mówimy, co my teraz zrobimy? On nas nie widzi. Pan Bóg sobie przysnął. Zapomniał o mnie. Wymknęło mu się coś spod kontroli. A mówiłem tu na jednej z sesji. Bogu nigdy nic się nie wymyka spod kontroli. Twoje życie, jeśli jest w Jego rękach, jeśli oddałeś swoje życie w Jego ręce, to jeśli nie popełniasz złych decyzji, to możesz być pewien, że On ma nad wszystkim kontrolę. A nawet jeśli czasem popełnisz jakąś złą decyzję, ale wrócisz i powiesz, Panie, wybacz, Panie, ratuj, Panie, pomóż, to może usłyszysz czasem, małowierny, może czasem poniesiesz konsekwencje, ale Bóg zawsze jest gotów Cię uratować, zawsze jest gotów Cię podnieść, zawsze jest gotów wlać nową nadzieję i nową pomoc. To jest pewne. Pomyśl przez chwilę, czego dzisiaj oczekujesz od Pana Boga. Co byś dzisiaj chciał, żeby Pan ci uczynił? Pan Jezus często zadawał to pytanie ludziom, którzy przychodzili do Niego. Co chcesz, abym cię uczynił? A ja dzisiaj chcę wam zadać inne pytanie. Bo na to pytanie jest nam bardzo łatwo odpowiedzieć. A ja bym dzisiaj chciał was zachęcić, abyśmy my wszyscy zadali Panu Bogu pytanie. Panie, co chcesz, abym ja uczynił? Prezydent Kennedy kiedyś został powołany na urząd prezydenta i miał swoją pierwszą inauguracyjną przemowę. W swojej przemowie zawarł takie słowa. Nie pytaj, co ten kraj może zrobić dla ciebie, ale zapytaj, co ty możesz zrobić dla tego kraju. Wiecie, my, chrześcijanie, może nie my, ale bardzo często w chrześcijaństwie mamy taką tendencję, że ciągle myślimy, że chrześcijaństwo, że Pan Bóg to jest jakaś taka idea, która ma nam pomóc, która ma nas wspierać. To On ma nas błogosławić, to On ma nam pomagać, to On ma nas uzdrawiać. Panie Boże, to Ty możesz, Ty, Pani, przychodzimy i składamy prośby i prośby i prośby. A jakżeż rzadko zadajemy sobie pytanie, Boże, co ja mogę dla Ciebie zrobić? Czego Ty ode mnie oczekujesz? Ty też chcesz, żebym był Twoim narzędziem. Chcesz mnie używać. Chcesz dotykać mojego życia. Chcesz, żebym ja był dla Ciebie. No bo jeśli Ty jesteś moim Panem, jeśli Panem, no to Pan mówi, a sługa wykonuje. Pan to nie jest ktoś, kto jest po to, żeby mi było dobrze, żeby mi było wygodnie, żeby mi było lepiej. Ale jeśli jest Panem, to ja mam wykonywać Jego wolę,
Jego polecenia. Wierzę, że będę o tym mówił w tej sesji o zwycięskim życiu w Chrystusie, ale wierzę, że jednym z kluczowych rzeczy, żeby Twoje życie było szczęśliwe, jest być w centrum Bożej woli. Nic nie daje takiego szczęścia, jak być w Bożej woli. Jak mieć to poczucie, że robię to, co Bóg chce, abym robił. Że jestem w tym miejscu, w którym Bóg chce, abym był. To jest tak niesamowite. Więc zbudzili go, wołali do Boga w desperacji. Oczywiście możemy do Niego wołać zawsze i za chwilę będziemy to robić. Za chwilę staniemy przed Nim i będziemy prosić, aby On nas uwalniał, bo On jest ratunkiem. On jest tym Bogiem, którego imię jest Emanuel, Bóg pośród nas. Zbawiciel, ratunek, Książę Pokoju. I to wszystko są prawdy, które On chce realizować na podstawie naszej wiary. Więc za chwilę, gdy będziemy się modlić, gdy będą tutaj osoby na środku, gdy będziemy się modlić o uwolnienie, o odcięcie przeszłości, o odcięcie konsekwencji dziedzictwa, złego dziedzictwa, duchowego i też cielesnego, tego, w jakiej rodzinie wyrosłeś, jaki masz bagaż rodzinnych doświadczeń, co widziałeś jako dziecko, co przeżywałeś w swoim życiu. Będziemy prosić Pana Boga, aby uwolnił Cię od tej przeszłości, aby zamknął te drzwi, aby zamknął tą przeszłość. Ale na podstawie wiary. Na podstawie Twojej wiary. Więc zaglądnij teraz swoje serce. Zaglądnij teraz swoje serce. Zadaj sobie takie pytanie. Jaka jest moja wiara? Jeśli jest niewielka, to proś Pana, aby pomógł Ci uwierzyć. On będzie Cię uczył wiary. On będzie Cię uczył zaufania, jeśli Go będziesz o to prosić. Pochylcie swoje głowy. Chciejmy się modlić, drodzy. Chciejmy tak w ciszy przez jakiś moment oczekiwać na Pana. Drogi Panie, tak dziękuję Ci z całego serca, że stworzyłeś nas jako istoty duchowe. Panie, Ty widzisz nas, każdego z nas dzisiaj, z całym tym bagażem przeszłości. Ty widzisz, Panie, jakie było nasze dzieciństwo. Ty widzisz, Panie, jaki mieliśmy przykład od rodziców. Ty widzisz, Panie, to wszystko, co gdzieś tam psychologicznie zostało wtłoczone i przeobraziło się w nasze nawyki, jakieś tendencje, słabości naszego charakteru. Boże, wierzymy, że Ty jesteś Jahwe Rafa. Bóg, który jest lekarzem. Wierzymy, tak jak pisze Izajasz, i On nasze choroby nosił, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Wierzymy w to, Panie. Panie, chcemy Tobie ufać niezależnie od okoliczności. Nie chcemy warunkować naszego zaufania i wiary, czymkolwiek, także uzdrowieniem. Ale także wierzymy mocno, w oparciu o prawdę Twojego Słowa, nie w oparciu o emocje, w oparciu o prawdę Twojego Słowa, że Ty jesteś, byłeś ten sam i na wieki. I tak jak kiedyś, Panie, chodziłeś i uzdrawiałeś, i leczyłeś wszelką chorobę i wszelką niemoc. A mówisz nam, że dzisiaj jesteś ten sam. Panie, tak jak obiecujesz nam, że gdzie dwóch albo trzech, tam Ty jesteś, tak wierzymy, że tu dzisiaj jesteś.
bo tak mówi Twoje Słowo. Niezależnie od tego, co czujemy i czego nie czujemy. Tak mówi Twoje Słowo, że Ty tutaj jesteś. A skoro jesteś, to jesteś taki sam jak 2000 lat temu. Z całą mocą, z całą siłą. Panie, proszę Cię, abyś teraz wejrzał na każdego z nas w taki indywidualny, osobisty sposób. Wejrzyj, Panie, na cały właśnie ten bagaż przeszłości. Na wszystkie przekleństwa i związania, które w naszych sercach gdzieś tam są. Panie, przychodzimy z tym do Ciebie, bo sami nie jesteśmy w stanie sobie dać rady. Przychodzimy z tym do Ciebie, Panie, jako do naszego lekarza. Przychodzimy, Panie, tak jak kiedyś przychodzono ze wszystkich zakątków Palestyny. Tak i my z różnych części Polski przyjechaliśmy tutaj na to miejsce. Ze względu na Ciebie. Dla Ciebie, Panie Jezu. Nie dla towarzystwa, nie dla atmosfery, nie z przymusu, ale dla Ciebie. I oto jesteśmy, Panie. I teraz prosimy, abyś zamknął przeszłość, abyś zabrał obciążenie dziedziczne, abyś zabrał przekleństwo, abyś zabrał wszystkie te złe rzeczy, które wrosły w nas wraz z złym przykładem rodziców, rodzeństwa. Abyś zabrał złe nawyki, które wrosły w nas wraz z okresem bezdomności, alkoholizmu, narkotyków. Abyś zabrał z nas ten duchowy nawyk, który sprawia, że pojawia się ciągle ta myśl: zapal, zapal, zapal. Bo Panie, chcemy być wolni. Bez Ciebie nie zaczniemy. Bez Ciebie nie wystartujemy. Bez Twojej mocy nie uda nam się wystartować. Dlatego dzisiaj prosimy Cię, Boże. Niech się stanie nowe. Niech wszystko stanie się nowe. Prosimy o to przez wiarę.